A w tej chwili, jak możecie sobie zobaczyć na tym filmie, to po prostu, no troszkę jest to niżej ta kolejka zawieszona, nie? Ale tu się nie ma co tym przejmować, to jest dopiero prototyp. Dlaczego to jest takie ważne? No bo chciałam właśnie Wam tutaj przekazać, jakie są nowości, tak? Więc nowości, no to tak jak mówię, już prototyp kolejki ruszył na Białorusi, jeżeli ktoś chce go zobaczyć naocznie. Zawsze można się przejechać do miejscowości Morina Gorka, żeby zobaczyć, że ten projekt to nie jest ściema, że wszystko, że tak powiem, tutaj już ruszyło. Co ważne jeszcze z nowości, to jeżeli wszyscy jeszcze osoby nie wiedzą, to już Indie dopisały się też do Skyway, czyli również chcą uczestniczyć w tym projekcie. Jak również, co jest istotne, no dziennie rejestruje się bardzo dużo użytkowników do Skywaya, czyli liczba się tutaj osób potęguje. No i oczywiście to wszystko działa na korzyść firmy, tak? Także zdecydowanie nie można powiedzieć, że tu się nic nie dzieje, a raczej jak najbardziej ten projekt cały czas się rozkręca do przodu i idzie to nawet, że tak powiem, lepiej niż myślałam. Teraz tak w skrócie, tylko po prostu w dużym skrócie, osoby, które nie wiedzą, o co tutaj chodzi, no to zarabiamy na akcjach kolejki Skyway. Jest to projekt, który już jak widać jest realizowany, tak? Jak widać na tych filmikach, które Wam wrzuciłam, że już ta budowa de facto ruszyła. Ale oficjalnie, jak wiadomo, ten prototyp będzie zakończony dopiero w 2017 roku, tak? Czyli pod koniec 2017 roku, ponieważ firma ma cały też taki swój harmonogram prac, tak? I można sobie też z tego harmonogramu zobaczyć, że wszystko tak naprawdę idzie zgodnie z planem. No wiadomo, że na co najbardziej czekamy, to na wejście firmy na giełdę, bo wtedy dostaniemy nasze pieniądze z tytułu zakupionych akcji, tak? Dla osób, które tutaj są pierwszy raz, no to chcę poinformować, że tak naprawdę tej technologii Skyway potrzebuje 90% ludzi z tej planety, ale nie wszyscy jeszcze o tym wiedzą po prostu, że taka właśnie ta strunowa kolejka nadziemna, jak możemy tutaj zobaczyć na zdjęciach, jest bardzo potrzebna. No ponieważ, dlaczego? No dlatego, że jest nie tylko tańsza niż te inne środki transportu, ale jest też po prostu. No jakby oszczędzamy dzięki takiej kolejce czas, tak? I tak jak mówię, na tym filmiku, co tu Wam dałam, możecie sobie zobaczyć, że na przykład ta kolejka może tutaj, no nie jest jakby tutaj bardzo jest nisko, tak? Nisko jest zawieszona, ale ona potem będzie po prostu dużo wyżej zawieszona, bo będzie od 5 do 10 metrów nad naszymi głowami, tak? Okej, okay. Teraz mówię, w porównaniu do na przykład kosztów budowy autostrady, do kosztów budowy metra, no to zdecydowanie Skyway jest zdecydowanie tańszy, dlatego tak wiele państw już na ten moment jest zainteresowanych po prostu zainstalowaniem u siebie tej kolejki. Tak mówiłam, ostatnio weszły Indie, wcześniej Słowacja już się zdecydowała praktycznie, tylko wiadomo, że wszystkie te państwa też czekają na ten prototyp. I dlatego już teraz niedawno właśnie firma zaprezentowała wreszcie, jak ta kolejka właśnie już teraz na ten moment wygląda, żeby po prostu wiadomo, i coraz więcej tych państw chciało podpisywać kontrakty, bo im więcej państw podpisuje kontrakty, to tym szybciej my dostaniemy swoje pieniądze po prostu za udziały, tak? No w tej chwili, jak mówię, no jest też bardzo ważna informacja, że udziały tej kolejki będą tak naprawdę dostępne tylko do marca 2017 roku, tak? Czyli w tej chwili jest tak naprawdę ostatni dzwonek na zakupienie udziałów. Jeżeli jeszcze nie zakupiłeś udziałów albo masz ich mało po prostu, to warto rzeczywiście się zastanowić, bo potem, no, żeby nie żałować, że się taką okazję przegapiło, bo po marcu 2017 roku oczywiście te pakiety, które wykupiliście wcześniej, będą jak najbardziej aktywne. Czyli jeżeli ktoś na przykład dzisiaj zakupił sobie pakiet na 10 lat do przodu, czyli na 10 miesięcy, to oczywiście ten pakiet ma aktywny, ale jeżeli po prostu będzie chciał kupić nowy pakiet po marcu 2017 roku, może już to po prostu nie być możliwe, bo wówczas prawdopodobnie firma ma umożliwić możliwość zakupu udziałów po prostu korporacjom, dużym jakby już takim firmom. Czyli po prostu wejdą już wtedy duzi gracze.
tak? Bo w tej chwili cały czas kupują akcje prywatni inwestorzy. Teraz też sporo osób tutaj zadaje mi pytanie, dlaczego w Polsce też jeszcze mało słychać o tej kolejce? No dlaczego? No dlatego, że tak naprawdę no jakby do Polski jeszcze ta informacja tak naprawdę nie dotarła, ale no ja tak mówię, że jak w Polsce będzie o tym głośno, to po prostu już wtedy będzie za późno oczywiście na zakup tych udziałów na korzystnych jeszcze warunkach, ponieważ właścicielem jest Anatolij Junicki i ta osoba realizuje ten projekt tak naprawdę od 40 lat. Więc jeżeli ktoś realizuje ten projekt od 40 lat, to jest już oczywiście, jak dla mnie to jest no, bardzo wysoki jest tutaj próg pewności, że zostanie to dokończone. Zresztą no widać w jakim tempie ten projekt się rozwija. Praktycznie od targów transportu, które były w roku, tutaj w tym roku, tak, we wrześniu, no naprawdę ruszyło to wszystko z kopyta, że tak powiem i no po prostu widać, jak ta firma się rozwija, jak co chwilę podpisują nowe kontrakty, co chwilę przybywa ilość zarejestrowanych użytkowników, inwestorów, którzy kupują akcje, jak po prostu no, wchodzą cały czas na nowe rynki, no i przede wszystkim, że ta budowa, bo wcześniej osoby mówiły, że te filmiki na YouTube to jest jakaś ściema, a teraz już widać, że to po prostu wszystko jest zbudowane realnie i jak najbardziej no, ten projekt moim zdaniem naprawdę ma bardzo duże szanse powodzenia w najbliższej przyszłości. Teraz chciałam tylko powiedzieć, że no, jeżeli dalej jeszcze tutaj osoby nie wiedzą, w jaki sposób zarabiamy na tych udziałach, to chciałabym Ci po prostu tutaj wyjaśnić, tak, że w tej chwili de facto, no, w tym roku były już dwie podwyżki cen akcji, tak, były dwie podwyżki cen akcji, początkowo te akcje były 2 centy, potem tutaj osoba mi zwróciła uwagę, że już w tej prezentacji w sumie już ta cena jest trochę taka przestarzała, ponieważ no w tej chwili już podwyższyła się praktycznie ta cena akcji, że w tym momencie jedna akcja to jest tak około 4 centów, tak? Czyli już w tym roku mieliśmy do czynienia ze zwyżką cen akcji 2 razy, a za rok może już być taki przelicznik, że za 1 dolara dostaniemy 20-30 akcji, tak? Czyli de facto znowu się ta cena podwyższy. Czyli to będzie oznaczało, że tak, jeżeli dobrze tutaj liczę, no to będzie już 20 na przykład, no czyli zwiększa się po prostu ten przelicznik, a na koniec 2017 roku już może być przelicznik 1 dolar, jedna akcja, tak? Czyli zobaczcie, jakie jest przebicie, tak? Jeżeli w tej chwili z około, bo to zależy od pakietu, zależy od promocji, no to około jest jedna akcja jeszcze po 4 centy, pod koniec 2017 roku może już być przelicznik 1 dolar, jedna akcja, tak? Oczywiście, bo teraz, jeśli by ktoś chciał mnie tutaj chwycić za słówko, to może powiedzieć, że w tym momencie, czy to oznacza, że już pod koniec 2017 roku będziemy mogli spieniężyć nasze akcje i dostawać tutaj dywidendy? To nie jest równoznaczne, ponieważ no wiadomo, że wejście na giełdę trochę trwa, tak? Czyli nawet jeżeli będzie taka szacowana już wartość tych udziałów, to w tym momencie wiadomo, że papierkologia, wejście na giełdę, specjalna komisja wycenia tam po prostu, jaka jest wartość tych akcji, robi ekspertyzy, no to wszystko trwa, tak? Czyli no, ja mówię, że około 2 lata, żeby firma weszła na giełdę i w tym momencie my mamy w tym momencie do wyboru dwie opcje, tak? Czyli jak firma wejdzie na giełdę, albo możemy sprzedać wszystkie nasze udziały, które w tej chwili posiadamy, czyli przykładowo, jeżeli ktoś będzie posiadał obrazowo mówię, tak, 100 tysięcy udziałów chociażby, no to w tym momencie dostaje ile? 100 tysięcy oczywiście dolarów, tak, czyli to jest przelicznik po prostu razy 1 dolar mnoży wszystkie swoje na ten moment posiadane akcje. Bo to ten 1 dolar to jest oczywiście cena minimalna, którą mamy też zadeklarowaną w harmonogramie pracy firmy jest ta kwota zadeklarowana, czyli to jest minimalna cena, po której firma chce wejść na giełdę oraz mamy też w umowach, które podpisaliśmy z firmą taką stawkę, jak również no de facto
po prostu jest dla mnie to normalne, że jeżeli polska firma, tutaj akurat jest podany przykład PZU, wchodziła na giełdę po cenie 312 zł za jedną akcję, to byłoby to dziwne, gdyby międzynarodowa firma nie weszła po ten 1 dolar, jedna akcja, tak? Zwłaszcza, że jak mówię, no wzrost tych akcji to już jest po prostu fakt, już w tym roku nastąpił ich wzrost, tak? Dobrze, więc teraz przechodzimy do kolejnej kwestii, a dokładnie chciałam jeszcze tutaj powiedzieć o sposobie wypłaty potem tych pieniędzy, tak? Bo myślę, że to najwięcej osób interesuje, więc no, na tym tutaj, że tak powiem, temacie się skupiam, tak? Czyli jeżeli dzisiaj sobie kupisz trochę tych akcji za cenę, no taką orientacyjną, mówię, że 4 centy to około jest jedna akcja, tak? To w tej chwili no, będziesz posiadać ich określoną ilość. Jak firma wejdzie na giełdę, to albo możesz od razu wszystkie akcje sprzedać po kursie, który będzie na giełdzie, tak? Czyli przykładowo ten 1 dolar, albo możesz zdecydować, że nie sprzedajesz, a po prostu będziesz, wybierzesz opcję miesięcznych, rocznych, przepraszam, dywidend. I już mówię tutaj, o co chodzi, tak? Czyli albo spieniężasz wszystkie udziały od razu, albo wybierasz opcję roczny dywidend, tak? Wcześniej była informacja, że miesięczny dywidend, ale zostało już to sprostowane, że norma po prostu jest taka na giełdzie taka, że te dywidendy są wypłacane rocznie. Jest to w wysokości 20% rocznie od zysku firmy, tak? Od zysku firmy, no i możesz po prostu otrzymywać takie dywidendy dożywotnio. Oczywiście też będzie to skorelowane z ilością akcji, którą aktualnie jakby posiadasz, tak? Czyli nie może być tak, że jeżeli ktoś się zapisał i dostał tylko to 100 darmowych akcji, bo za samą rejestrację 100 darmowych akcji będzie dostawał takie dywidendy jak osoba, która na przykład ma tych akcji tam 1 000 000, tak? Oczywiście jest, że w tym momencie ta osoba, która ma 1 000 000 akcji, dostanie dużo więcej pieniędzy niż osoba, która no, ma tych akcji na przykład tylko 100. Także to są kwestie, jeżeli chodzi o wypłatę tych środków. Więc no, jeżeli nie masz tutaj jeszcze konta, po prostu skontaktuj się z osobą, która Cię zaprosiła na tą prezentację, bo jak widzisz, że temat, że tak powiem, jest gorący, no i czas jest mocno ograniczony, a można sobie zobaczyć, można nawet się przyjechać, zobaczyć, że ta kolejka jest już budowana i wszystko tutaj idzie w jak najlepszą stronę. Dodam jeszcze tylko, że nie tylko na Białorusi jest budowany ten prototyp, ale również w Australii, tak? Także już po prostu to cały czas, że tak powiem, jest realizowane. Tutaj chciałabym jeszcze pokrótce oczywiście powiedzieć, że tak naprawdę jeżeli chcesz, oczywiście możesz też zaprosić do programu inne osoby, ale nie jest to oczywiście jakby obowiązkowe. Z tym, że jeżeli zaprosisz inne osoby, no to wiadomo, prowizję z tego programu partnerskiego można już wypłacać teraz, tak? Ale to też zależy, jak się czujesz tutaj z zapraszaniem nowych osób, bo to oczywiście wiadomo, nie jest, że tak powiem, no nie każdy lubi, że tak powiem, polecać, tak? Jak to się potocznie nazywa. Ja tutaj też Wam wklejam potem link ewentualnie do procesora, który można sobie założyć, jeśli byś chciał realizować jakieś wypłaty ze Skyway, tak? Ale ja nie mówię o wypłatach z akcji, tylko mówię o wypłatach z programu partnerskiego, że w tej chwili, jeżeli oczywiście zapraszasz, że jesteś osobą aktywną, to najlepiej wypłaty potem realizować na ten procesor. Tu tak akurat mówię, tutaj po prostu, jak jeśli byś oczywiście był osobą aktywną w programie partnerskim. Ale no jak mówię, zapraszanie nie jest obowiązkowe, no po prostu jeżeli widzisz, że jest tutaj szansa takiego zarobku i masz znajomych, którym byś chciał po prostu pomóc, tak, to nawet, wiesz, osoba może się zarejestrować nawet za darmo, dostać za darmo 100 akcji. Ale oczywiście no za 100 akcji, no to można sobie łatwo przeliczyć, zarobek będzie 100 dolarów, dlatego lepiej oczywiście no, mieć te większe pakiety, ale nikt tutaj do niczego nie zmusza, każdy po prostu widzi sam, jaka to jest szansa, tak. I tutaj jeszcze przedstawię Ci aktualne pakiety, jakie mamy. W tej chwili no jednym z tutaj popularnych pakietów jest ten pakiet 25 dolarów miesięcznie, potem mamy 50 dolarów miesięcznie, 100,
200 i 300. No i też jeszcze nie wiem, czy wszystkie osoby wiedzą, wcześniej był taki bonus w tych akcjach, że jeżeli opłaciłeś dwie raty za jednym zamachem, tak, to w tym momencie po prostu dostawałeś ten bonus, który tutaj jest na czerwono wypisany. Ale w tej chwili nie ma już czegoś takiego, tak? Czyli jeżeli opłacisz dwie raty za jednym zamachem, nie dostaniesz bonusu, chyba że kupiłeś pakiet na starych warunkach, tak? Przed zmianą tych tutaj tego dyskontu, czyli tych cen akcji, to wtedy jeszcze, jeżeli masz stary pakiet na starych warunkach, to zadziała. Ale w tej chwili, jeżeli kupiłeś niedawno ten pakiet nowy, już tego bonusu nie ma. Bonus taki jest tylko i wyłącznie przy tym pakiecie różowym, tym 75 tysięcy udziałów. Tam jeżeli kupisz pakiet, całkowity koszt pakietu to jest 300 dolarów, nie, przepraszam, 300 dolarów jest za jedną ratę, a w tym pakiecie są tylko dwie raty, w tym różowym. Jeżeli te dwie raty spłacisz w ciągu miesiąca, czyli no nie może być więcej niż miesiąc, tak? To w tym momencie dostaniesz bonus i tylko ten bonus w tym momencie tam zadziała. Przy tych innych pakietach, żeby dostać tam bonus w akcjach, trzeba niestety zaprosić już minimum dwie osoby w przeciągu miesiąca na pakiet minimum 25 dolarów miesięcznie, tak? Ale jeżeli ktoś nie lubi zapraszać, no to sugerowany, a chciałby dostać ten bonus, bo tam jest 24 tysiące akcji w bonusie, tak? No to rzeczywiście ten różowy jest jak najbardziej polecany. Tylko no mówię, trzeba dysponować kwotą 600 dolarów, tak, i dwie raty opłacić. Okej, okay. Teraz jeszcze przy tych pakietach często osoby się mi skarżą, że no na przykład ich pakiet został, że tak powiem, zlikwidowany, bo nie płacili rat na czas, tak? Oczywiście tutaj no nie ma czegoś takiego jak windykacja, tak, nikt cię nie będzie ścigał, także o to się nie musisz martwić, ale no... Jeżeli po prostu przekroczysz tam określoną ilość dni, na przykład przekroczysz powiedzmy no minimum, no tak minimum powiedzmy 10 przekroczysz, czasami nawet ta rata czeka na ciebie nawet dłużej, tak, że będziesz po 20 dni po terminie, to czasami nawet jeszcze pakiet nie wygaśnie, ale raczej bezpiecznie tak do 10 dni na pewno jeszcze ta rata może być opóźniona. To w tym momencie no, twój pakiet zostanie anulowany, tak? Jeżeli nie zostanie ta rata opłacona i środki wracają oczywiście na balans, także tutaj też się nie martw, nic tutaj nie ginie, środki wracają wówczas na balans, tak? Jeżeli nie płacisz po prostu w terminie, ale z tych środków potem można tylko i wyłącznie już po prostu co zrobić, to kupić pakiet jednorazowy. No ja troszkę rozumiem w sumie taką politykę tutaj firmy, po prostu oni uważają, że jeżeli ktoś nie opłacał rat w terminie, no to jakby po prostu, no czemu mieliby dać mu znowu możliwość kupna pakietu w ratach, dlatego po prostu, no możesz wykorzystać te środki na pakiet jednorazowy, tak? Tutaj też jeszcze daję Wam filmik, bo nie wiem, czy tam widzieliście, to jest opłata rat Skywaya przez Bitcoin, tak? Czyli jeżeli ktoś nie chcę płacić kartą z jakichś przyczyn, to można też opłacić na przykład przez Bitcoina. I w tej chwili to tyle, jeśli chodzi o pakiety. Tutaj mamy jeszcze pakiety jednorazowe, jeżeli ktoś się nie chce bawić w raty, można jak najbardziej też kupić pakiet jednorazowy. Też jeszcze fajna opcja, pakiety na dziecko, tak? Nie wiem, czy zauważyliście, ale teraz mamy nowy panel. Nowy panel oczywiście mamy na Skywayu. Jest tam też takie zapytanie, że jeżeli się po prostu chcesz zakupić pakiet, to w tym momencie on ci się pyta, czy to będzie pakiet dla ciebie, czy dla kogoś, tak? Pytając kogoś, no to oni mają na myśli właśnie na przykład dziecko. Dziecko tutaj student, no generalnie to są osoby do 18 lat. Jeśli chodzi o ten przelicznik, zobaczcie, jest bardzo korzystne są te pakiety dla dzieci. Bo w cenie 65 dolarów za miesiąc mamy 80 tysięcy udziałów, tak? A dla porównania, zobaczcie sobie, pakiet 50 dolarów na miesiąc ma tylko 40 tysięcy udziałów, czyli jakby, że tak powiem, o połowę mniej. Więc dlatego też często dostaję pytania, czy mogę zakupić pakiet na dziecko, jeżeli nie mam dziecka, no to odpowiedź jest taka, tak? No... Generalnie to jest przeznaczone dla dzieci, tak, wnuków, możesz oczywiście sobie zarejestrować pakiet na dowolne dziecko, tak, tylko wiadomo, żeby
żeby po prostu tam było to na przykład gdzieś w rodzinie, ale no, nie możesz wykupić dla siebie tego pakietu, tak? Czyli nie możesz wykupić na własne dane, bo też miałam takie zapytania, że osoby mówią, no ja sam jestem jak duże dziecko, więc chętnie ten pakiet wezmę, bo jest dużo korzystniejszy przelicznik. No to czegoś takiego po prostu nie można robić, tak? Okej, okay, jeszcze mamy pakiety ratalne dla dużych inwestorów. To możemy sobie zobaczyć, tutaj już są wyższe stawki, ale również te pakiety oczywiście są bardzo korzystne. I też również mamy pakiety, które można opłacać tylko i wyłącznie z konta bonusowego, tak? Czyli Money Bonus Account. Czyli to jest akurat, tam się odkładają nam te prowizje z programu partnerskiego, jeżeli oczywiście zapraszamy, tak? Dobra, tutaj mamy też ten program partnerski, nie chcę tutaj się za bardzo rozwodzić, no ale generalnie jest od zarabianie od do 24 nawet poziomów, czyli jest to naprawdę bardzo głęboko w dół, sięgają prowizje i dostajemy bonusy nie tylko w dolarach, ale również w akcjach, tylko że w tej chwili nastąpiła mała zmiana w tym programie partnerskim. Po prostu, żeby dostawać te bonusy w akcjach, to trzeba mieć minimum status lidera, tak? Czyli jeżeli masz niższy status, no to w tym momencie nie dostaniesz prowizji z tego programu, jeśli chodzi o akcje, ponieważ prowizję w dolarach jak najbardziej dostaniesz, tak? Tak jak mówię, pierwsza kwalifikacja partner, zarobki z czterech poziomów, i pierwszy poziom, zauważ, jest 15 dolarów, czyli są to 15, przepraszam, nie dolarów, tylko procent, także są to bardzo wysokie prowizje. Kolejna kwalifikacja konsultant, to już zarabiasz z 5 poziomów. Następnie kwalifikacja lider, master i ekspert oraz ostatni top ekspert. Tak, nie chcę tutaj za bardzo się rozwodzić, to jest też opisane dokładnie w panelu, można sobie dokładnie poczytać o tym, gdyby ktoś był zainteresowany, jak to wszystko tutaj wygląda. Także naprawdę warto mi się wydaje, że tutaj się zaangażować, chyba że oczywiście nie czujesz się na siłach, no ale jak mówię, nie podchodź do tego, jak do tego, że masz po prostu komuś coś wciskać, tylko pokaż komuś to po prostu jako szansę, tak? Jeżeli ja sama coś polecam, komuś jakiś program, muszę mieć do tego programu głębokie przekonanie, tak? Często osoby pytają mnie, dlaczego okej, zarejestrowałam się, ale na przykład nie polecam czegoś, no bo nie ma na przykład do czegoś przekonania, wiary w to. A tutaj jak najbardziej wierzę, że ten program no, da nam po prostu możliwość uzyskania lepszego standardu życia w stosunkowo krótkim okresie czasowym, no bo nie wiem jak wy, ale ja mogę poczekać nawet te 2 lata na takie pieniądze. Teraz 3 najczęściej zadawane pytania i oczywiście potem, jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to z chęcią odpowiem. Czy ten projekt jest realny? Jeżeli uważnie słuchałeś tego webinaru, myślę, że jest to pytanie retoryczne. Oczywiście nie ukrywajmy, ryzyko jest w każdym biznesie, także nie ma co tutaj też obwijać w bawełnę. Ja nie będę mówić, że ten projekt jest pewny na 100%. Mogę powiedzieć, że na 99% widzę tutaj wszystkie znamiona, żeby ten projekt odniósł szybki sukces, bo jak sam widzisz, angażuje się w to coraz więcej międzynarodowych podmiotów, tak? Także tak to tutaj wygląda. Kiedy firma wejdzie na giełdę, kiedy otrzymam swoje dywidendy, było już to mówione, na pewno nie wcześniej tutaj niż w roku 2018, tak? Ja myślę, że tak 2 lata, no to spokojnie. Wiadomo, że żeby firma nam wypłaciła te pieniądze, oni również muszą zarabiać, tak? Żeby oni zarabiali, muszą podpisywać po prostu kontrakty z potencjalnymi tutaj kontrahentami. Takich kontrahentów nie brakuje, ale wiadomo, że oni chcą najpierw zobaczyć tą kolejkę na żywo, tak? Dlatego firma w maksymalnie szybkim czasie po prostu pokazała już w tej chwili ten prototyp, chociaż tam jest zrobiona dopiero mała, skromna część, po to, żeby już ci inwestorzy widzieli, że to nie jest ściema, że ta kolejka istnieje i że już ona po prostu, że tak powiem, no funkcjonuje. Także jeszcze tutaj ostatnie pytanie, bo sporo osób je zadaje. Jak to możliwe, że firma sprzedaje akcje, skoro jeszcze nie jest na giełdzie? Firma jest spółką akcyjną i ma pozwolenie na przedsprzedaż udziałów, tak? Jest też taki międzynarodowy numer papierów wartościowych, który się nazywa IZIN. Można sobie to właśnie też, ten numer papierów wartościowych, można sobie go jak najbardziej zweryfikować. Zaraz Wam tu podam właśnie linka, tak? Jak zweryfikować sobie ten numer papierów wartościowych. Czy będzie można sprzedać część akcji?
No z tego co wiem, tak. Czyli jeżeli ktoś by chciał taką strategię podjąć, rozumiem, że część akcji sprzedać od razu, a resztę na przykład zostawić sobie na te dywidendy, tak? Także nie ma problemu. Jeszcze dla osób, które znają angielski, tutaj wrzucę taki link do wyceny tych akcji przez ekspertów, jeżeli ktoś by chciał sobie poczytać. Bo są osoby, które, no mówię, chcą po prostu mieć dokument, realną tutaj podkładkę w cudzysłowie, że te akcje są tyle warte, tak? Bo też są jak najbardziej takie dokumenty, niezależne ekspertyzy, że można wszystko zobaczyć. Też mamy kwestie techniczne. Nie wiem, czy wiele osób zauważyło już w swoich panelach jedną rzecz. A dokładnie, że trzeba teraz robić na nową weryfikację, tak? To jest bardzo ważne. Nawet jeżeli już kupiłeś udziały, wypełniałeś te certyfikaty, tam podawałeś te skany dowodu osobistego, to znowu mogą Cię zapytać o to, żeby po prostu zrobić weryfikację ponowną. Ta weryfikacja będzie tylko po prostu na tym polegała, że wpiszesz tam swoje imię, nazwisko, adres z dowodu oraz po prostu wyślesz skan dowodu osobistego i potwierdzenie adresu zameldowania, tak? Albo zamieszkania, tak? No to w sumie tam, że tak powiem, no najlepiej, żeby to był ten sam adres, co jest na dowodzie oczywiście. Też po prostu jest to wymagana ta weryfikacja. Można też oczywiście zamówić sobie taki certyfikat do domu, jeżeli ktoś by chciał, także nie ma z tym żadnego tutaj problemu. Tak jak mówię, jeżeli ktoś nie ma tutaj jeszcze konta, to po prostu skontaktuj się z osobą, która Cię tutaj zaprosiła. Sama rejestracja jest bezpłatna i dostaniesz na start 100 akcji gratis. Jak mówię, lepiej się pospieszyć z zakupem, ponieważ no, w tym roku już zmiany tych cen akcji nie będzie, ale no, niewykluczone jest, że będzie znowu w przyszłym. Czyli to jest w sumie pewne, tak, że będzie w przyszłym ta zmiana cen akcji. I oczywiście ilość udziałów jest ograniczona, no o tym chyba nie musimy mówić. I teraz, jeżeli macie jakieś pytania, no to zapraszam oczywiście. Ok, to czekam chwilkę, czy mamy jakieś pytania. Czy wszystko jest na ten moment jasne? Tak, teraz Dawid pyta. Zakończenie sprzedaży akcji do marca 2017 roku. No właśnie to tak, że w marcu po prostu zakończy się sprzedaż, tak? Ale to jest, od razu też Dawid mówię, że to jest informacja dla prywatnych inwestorów, czyli to jest dla nas zakończenie sprzedaży. A może tak być, że firmy, na przykład i korporacje będą sobie mogły po tym okresie jeszcze te akcje wykupywać, tak? Nie wiem dokładnie, czy to jest do marca, czy raczej, czy że w marcu po prostu zakończy się sprzedaż, tak? Także w każdym razie no, czas jest ograniczony. Dobra, czy mamy jeszcze jakieś pytania? Ok, no czekam jeszcze chwileczkę. Jak nie ma pytań, to oczywiście kończymy. Nie wiadomo, kiedy się zakończy sprzedaż akcji. No tak, Adrian, tylko jakby tam były na czacie też informacje, że po prostu właśnie dla prywatnych inwestorów ma to się zakończyć w marcu, tak? A oczywiście firmy mogą kupować po tym terminie, tak? Była taka po prostu informacja podawana, no chyba, że masz jakieś najświeższe informacje, to oczywiście chętnie, jeśli byś się podzielił z nami. Pisałem z nimi, o super, się bardzo się cieszę. O, to świetnie, no to Adrian, to się jak możesz, to się podziel, bo właśnie wcześniej, że tak powiem, no to chyba Ty nawet informowałeś na czacie, że w marcu się to skończy, więc dlatego tutaj też informuję, tak, ale widzę, że zmienili zdanie. To powiedz, jak możesz, Adrian, coś więcej. Czyli, że po prostu ta informacja, że ten marzec to było jednak nieaktualne, tak? Ale ceny wzrosną, no tak, no na pewno będzie zmiana dyskontu znowu pewnie w 2017 roku, tak? Czyli no wiesz, no tak trochę najpierw powiedzieli, że w marcu, a teraz zmienili chyba zdanie, tak? Jaki jest kolejny etap według harmonogramu?
No, następny etap według harmonogramu to jest ukończenie prototypu w Białorusi na końcu 2017 roku, tak? Czyli to jest kolejny etap według harmonogramu. Rozwiązanie może być założenie firmy, kupno na firmę. Okej, okay, no tylko Adrian teraz mówi, że ta informacja, którą wcześniej podawał, nie była do końca sprawdzona, tak? Także no wiesz, ja też tutaj sugeruję się, czytam informacje, które są na czacie podawane, bo wiem, że tam też z nimi, Adrian, się kontaktujesz i sprawdzasz. Aha, tak to było na pewnej stronie i im tą stronę pokazałem. Była to strona reklamowana przez Skyway, ale ostatecznie nie była to ich strona. Okej, okay, no dobra, no to super. Ja się bardzo cieszę, bo trzeba takie informacje weryfikować, weryfikować, jeszcze raz weryfikować. Także dobra, czyli już tej informacji, że do marca te udziały są, no w takim razie nie rozpowszechniamy. Dobrze, że po prostu wysłałeś to do firmy i oni się do tego odnieśli, tak? Dobra, no czyli dobra. Czyli nie wiadomo, do kiedy się zakończy sprzedaż akcji, no ale wiadomo, że ich ilość jest oczywiście ograniczona. Giełda według harmonogramu. W momencie, kto by musiała ten harmonogram sprawdzić, no tam wszystko jest napisane dokładnie, tak? No, nawet tam oni sugerowali, że to w przyszłym roku, ale to tam nie wierzy w to. To bym ci mogę ci dawać tutaj potem udostępnić ten plik harmonogramu, tylko uprzedzam, że tam wszystko jest po prostu po rosyjsku, tak? Nie pamiętam właśnie, czy był podany konkretny termin wejścia na giełdę, ale na pewno było napisane, że wejdą po tej cenie 1 dolar jedna akcja, tak? Za chwilkę postaram się znaleźć, czy tutaj go po prostu wkleję, tak? Ten harmonogram. A jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to oczywiście piszcie. O dobra, tutaj mamy harmonogram, proszę bardzo. Tutaj mamy harmonogram, no niestety wszystko jest po rosyjsku, tak? Ale tutaj z tego co wiem też jest właśnie informacja o tym wejściu na giełdy, tak? Bo już to sobie przeglądałam. O tej giełdzie, no to jest jakby tutaj na końcu tego harmonogramu, nie? Możecie sobie zobaczyć, no wszystko jest tutaj rozpisane, tak? Tylko akurat ja niestety nie znam rosyjskiego. Te osoby, które znają rosyjski, niech sobie po prostu zobaczą, że firma jak najbardziej idzie cały czas według tego harmonogramu. Wysłałem ci wiadomość na FB, proszę czytaj, dobrze? Za chwileczkę, tak? Okej, okay, dobra, czy jeszcze mamy jakieś pytania? Fajnie by było rzeczywiście, żeby osoby, które znają ten harmonogram, sobie go dokładnie przyjrzały, tak? Także no, wtedy będziemy po prostu mieć tutaj więcej informacji. Ja wiem, że na razie wszystko jest robione zgodnie z harmonogramem. Dobra. Czy jeszcze mam jakieś pytanie, jak nie zakończymy? Dobrze. Ostatnia data to 10.2017 w PDF-ie. No właśnie też to widzę, tak? Mhm. I tam też jest, są wspomniane o IPO, tak? A wiadomo, że IPO to jest Initial Public Offer, czyli jest to właśnie, no de facto to jest cena, po której, znaczy pierwsza oferta publiczna, tak? Tak to się tłumaczy, czyli to oznacza tutaj pierwszą ofertę publiczną na giełdzie, tak? Ale też to trzeba dokładnie przetłumaczyć, tak? Żeby po prostu wiedzieć, czy to już tam się zadeklarowali na konkretny termin wejścia na giełdę, czy po prostu piszą o tym tak ogólnie, tak? Dobra. Okej, okay, no dobra, to w takim razie, jak nie ma więcej pytań, no to jesteśmy w kontakcie. Dzięki wszystkim za udział, no i życzę miłego wieczorku. Jak chcecie, to sobie przetłumaczyć oczywiście ten harmonogram w translatorze. Może Natalia przetłumaczy, no byłoby fajnie. Bo chociaż wiecie, ten tłumacz tutaj, translator Google, to tak tłumaczy kali pić, kali jeść. Dobra. Okej, okay, no to dzięki bardzo wszystkim. To na razie, to dobranoc, miłego wieczoru.